Siemanko, witam was, ja jestem Precelek i zaczynamy kolejny odcinek z mojej serii poradników do Building Crafta. Tak, i jest to już przynajmniej tak myślę, że będzie to już ostatni odcinek z poradnika do Building Crafta. No i w tym odcinku omówimy sobie ostatnią rzecz, czyli lasery i assembly table. Więc do czego służy właśnie assembly table? Assembly table. Assembly table służy do craftowania bramek, które wyglądają w ten sposób. Tutaj mamy właśnie zwykła bramka. Tutaj mamy iron and gate or and i diamond i tam golden jeszcze. Więc właśnie w assembly table craftujemy przedmioty potrzebne do zrobienia właśnie tych bramek i tak samo jak i same bramki. Więc od czego zaczynamy? Zaczynamy od redstone'a. Wkładamy redstone do środka i tutaj po prawej stronie pokazuje nam się redstone chipset. Jest to podstawowy przedmiot do tworzenia. Jak widzicie tutaj przy laserach, bo właśnie tutaj uruchomimy sobie silniki, żeby miały energię, tutaj chłodzenie jeszcze. Jak widzicie, tutaj energia płynie do tych laserów i tutaj się automatycznie uruchamiam, jeśli jest coś do stworzenia. Kolor laserów oznacza, jak szybko pracują. Czyli mamy czerwony, zielony, żółty i niebieski. Niebieski oczywiście kolor, który oznacza, że lasery pracują na najwyższej mocy. Jak widzicie, tu sobie powoli kraftuję. Po skraftowaniu wszystkie itemy lądują na ziemi, jeśli nie ma w pobliżu skrzynek. Lub też rury transportującej. Tak, tutaj możemy też rurę transportującą podłączyć i one będą trafiać właśnie do niej, lub właśnie skrzynkę i będą wtedy trafiać do naszej skrzyneczki. Dalej mamy właśnie redstone iron chipset, który kraftujemy po dodaniu do redstone'a irona. I też klikamy. I nam się powinny za chwilę uruchomić. No właśnie. Mamy czerwony, żółty, zielony i niebieski. No, byłem blisko. Wyłączamy. Teraz mamy redstone golden chipset, czyli po dodaniu do redstone'a złota otrzymujemy golden chipset. I po dodaniu diamentu mamy diamond chipset. Co dalej? Dalej mamy kabelki. Mamy red pipe wire, mamy blue pipe wire, mamy green pipe wire i mamy yellow pipe wire. Jak się je kraftuje? Już wam pokazuję. Nope. Chwila, moment. Jak to było? Aha, tak to było. Już moment, chwila, moment, już. Zaraz to wam objaśnię, tak. I po prostu, żeby skraftować red, w tym przypadku red pipe wire, potrzebujemy redstone, iron i rose red. Po dodaniu innych kolorów otrzymujemy właśnie tutaj green, blue,
i yellow. I tak otrzymujemy właśnie kabelki. Nieważne, czy damy, oczywiście to musi być iron, żeby zrobić kabelki. I po co są nam kabelki? Kabelki są nam potrzebne do stworzenia właśnie bramy. Bramek logicznych, czyli tych OR i AND. Żeby je stworzyć, potrzebujemy właśnie chipseta. W zależności od jakiego chipseta chcemy, potrzebujemy właśnie różnego rodzaju tych właśnie chipsetów. Czyli tutaj mamy zwykły, mamy diamondowy, mamy golden i mamy iron. I po dodaniu właśnie kabelków, jeszcze red, wyskakują nam poszczególne chip, czyli poszczególne bramki. Czemu zwykłą mamy golden, iron i diamond. I po wciśnięciu oczywiście, o fuck, się zrobiła noc, chwila. No i po wciśnięciu właśnie, żeby tutaj nam właśnie stworzyło, zaczyna nam działać, możemy sobie zaznaczyć, żeby kolejka była, czy na przykład najpierw diamond, żeby się craftował, potem iron, potem gold i potem znowu gold and gate. I tak będzie sobie cisnąć, będzie najpierw tu, potem tu, potem tu, potem tu i potem znowu takie kółko zatoczy. Bardzo fajne. No i dobra, to by było na tyle. I dalej, tutaj sobie zamontowałem właśnie te bramki. W tym miejscu. Wezmę sobie jeszcze te zwykłe. Także mieć wszystkie pod ręką. I co my tu mamy? Każda bramka ma swój interfejs. Tutaj mamy iron w tym przypadku. Iron or gate i ma takie dwa właśnie wejścia, czyli input i output, czyli wejście i wyjście, można powiedzieć. W wejściu mamy właśnie tutaj na przykład pipe empty, czyli jeśli jest, jeśli w rurze tutaj nie ma nic, nic nie płynie, wyślij na przykład redstone signal. No i tutaj sobie, i tutaj się pali redstone, sygnał redstone'owy. Mogę to udowodnić, proszę bardzo, pali się. I jeśli tam, jeśli na przykład wrzucę coś do rury, powiedzmy na przykład będzie tu sobie płynąć woda, to po prostu tutaj będzie, to po prostu zgaśnie i nie będzie właśnie działać. Tutaj sobie wyłączę na szybko. Dobra. I właśnie jeśli tutaj będzie coś płynąć, to redstone nam zgaśnie. Może, oczywiście to też może być wykorzystywane do uruchomienia właśnie silnika. Też. Dalej mamy liquid traversing, czyli tak jak mówiłem, jeśli tutaj będzie płynąć ciecz, to będzie wysyłać redstone'owy sygnał. No, że, a że tutaj właśnie nie płynie żadna ciecz, to nie wysyła. Pipe empty, dlatego że właśnie, no bo jest pusta, nie? Wiadomo. Dalej mamy redstone signal. Czyli jeśli włączymy tutaj do, podłączymy to do dźwigni i ją włączymy. Moment. Pyk. I ją włączymy, to żeby po prostu wysłało czerwony sygnał i wtedy uruchomi nam silnik. Aha. Się trochę zbugowało. Dalej mamy redstone off. Czyli jeśli mamy wyłączony, to wysyłaj na przykład redstone sygnał. No i właśnie tutaj tak się właśnie buguje czasami.
Tutaj mamy, jeśli właśnie silnik jest niebieski, wysyłaj właśnie redstone signal. Dalej mamy, jeśli jest zielony, żółty i czerwony. Dalej mamy tank empty, czyli chodzi o to, jest są puste, więc wysyłaj liquid in tank, czyli jeśli jest jakaś ciecz w zbiorniku, to wysyłaj sygnał. Space for liquid, czyli jeśli jest miejsce na ciecz, wysyłaj czerwony sygnał. Jeśli jest full, czy się spełnią tutaj te właśnie zbiorniczki, to wysyła czerwony sygnal. No i to wszystko. Oczywiście przy każdym tym jest inny ten inny. Czasami jeszcze są dodatkowe jakieś te funkcje. Tu mamy liquid traversing, tank empty, tam liquid in tank, space for liquid i tank full. I właśnie też podobnie jak tutaj, tylko że bez paru tych. W skrzynce już mamy trochę inaczej. Mamy pipe empty. Mamy item traversing tym razem, nie liquid. Mamy inventory empty, czyli jeśli skrzynka jest pusta, to wysyłaj sygnał redstone'a. Jeśli item in inventory, czyli jeśli są itemy w skrzynce, wysyłaj czerwony sygnał. Jako że żadnych itemów nie ma, to nie wysyła, a jeśli coś rzucimy, to wysyła. Space in inventory. Czy jest miejsce na przedmioty, to wysyłaj sygnał redstone'owy. Ja tu sobie zapełnię. No i jest miejsce, bo nie masz po 64. Dalej mamy inwentory full, czyli jeśli jest pełna skrzynka, wysyłaj sygnał redstone'owy. Jako iż skrzynka jest pełna, no to wysyła sygnał. Jeśli zabierzemy jedno, to przestanie wysyłać. No i to by było na tyle. Ale to jest Iron Gate, jak już mówiłem. Jeśli zmienimy to na zaawansowaną, czyli Diamond And albo Ore Gate, dajmy sobie może tą. Mamy już dodatkowe pola, czyli mamy tu i to. I powiedzmy, że chcemy ustawić sobie na Space in Inventory. No i niby miejsce jest, ale możemy też dać jaki item jest właśnie, jaki item ma być w środku. Czyli na przykład, jeśli jest miejsce na diamenty, no, albo na, o właśnie, Space Inventory na żelazo. Jest. Czyli wyślij czerwony sygnał. Jeśli tam diamonda, to oczywiście miejsca nie będzie, czyli nie wysyłaj. Item inventory i na przykład jeśli damy diamond, nie ma diamonda, więc nie wysyła. Wiadomo. Space inventory, inventory full, czyli to co było wcześniej. Dokładnie to samo możemy dać przy innych gate'ach. I wtedy też się nam zmieni trochę właśnie tutaj mi właśnie ten no co ma być liquid traversing tank empty liquid space, czyli to co było wcześniej i możemy tu właśnie ustawić na przykład jaka ciecz ma być, żeby wysyłać na przykład sygnał redstone'owy, czyli powiedzmy, że w rurze ma płynąć olej. Zwykły olej. Dajmy sobie bukiet oleju. I co? I jeśli teraz tutaj będzie płynąć właśnie olej, to zaświeci nam się sygnał redstone'owy. Jeśli będzie coś innego, czyli na przykład woda, to już nam się nie zaświeci. Proste. No i to samo by było tu.
Jeśli tutaj byśmy to zmienili, to też by było to trochę inaczej. Chwila. Jest. Jeśli tutaj damy to, to też będzie trochę już inaczej. No i tu mamy Engine Green, tak. Liquid in, tak, i też możemy sobie ustawić, jaka ciecz ma być w silniku, żeby wysyłać sygnały rezystowane, czyli damy na przykład to. Liquid in tank, olej i nie wysyła, wiadomo. A jeśli teraz wrzucimy na przykład olej do silnika, pyk, zaświeciło nam się. Sami widzicie. Jeśli by było coś innego, to wtedy już by się nam nie zaświeciło. Dalej mamy, tak, to już było, to było. No i tak to właśnie wygląda, jeśli chodzi o właśnie o te gatey. No i bardzo właśnie te bramki bardzo są przydatne, na przykład pod właśnie takie konstrukcje, gdzie potrzeba dużo właśnie myślenia i robienia różnego rodzaju mechanizmów, żeby to uruchamiać, wyłączać, włączać i właśnie, żeby to wszystko działało, a ty sobie możemy na przykład ustawić jakiś właśnie, na przykład jeśli silnik jest zielony, to żeby wysyłało, czy tam niebieski, to żeby wysyłało sygnał redstone'owy i wtedy silnik automatycznie się sam uruchomi. Bardzo, bardzo przydatne. I na przykład też możemy dać, żeby tutaj właśnie możemy też to sobie ustawić, jakieś różnego rodzaju te, że też żeby na przykład jeśli silnik jest zielony, czerwony, to możemy parę tych właśnie poustawiać tego i to będzie takie dużo tych właśnie, żeby tutaj było to. No i na przykład nie jest spełniony ten warunek, więc sygnału nie ma. Jeśli byśmy to zmienili na niebieski, to wtedy by było. Czyli wszystkie warunki muszą być spełnione w tym wypadku, żeby wysłać, żeby był wysłany sygnał redstone'owy. Jeśli chociaż jeden nie będzie, no to wtedy po prostu nie będzie się to, nie będzie tutaj działać to. W OR gate chyba jest inaczej trochę, o ile się dobrze orientuję. Tutaj mamy właśnie to, na przykład damy sobie to, damy to. Tak, tutaj jest inaczej, tutaj jeśli jest jeden warunek spełniony, to silnik, czyli to będzie wtedy wysyłać sygnał redstone'owy. Właśnie tak. Czyli tutaj jest, czyli właśnie o to chodzi w tych bramkach. Czyli AND gate wysyła sygnał, jeśli wszystkie warunki, wszystkie właśnie są spełnione. Czyli jeśli ustawimy tutaj sobie parę tych i na przykład jeden nie będzie, i jeśli maczko, i jeśli na przykład nie będzie spełniony chociaż tutaj właśnie w tym, no fuck, nie to, i jeśli nie będzie, jeśli będzie spełniony w tym właśnie chociaż jeśli w, matko, nie mogę się wysłowić, jeśli w AND gate będzie, nie będzie spełniony chociaż jeden warunek, nie będzie wysyłać sygnału redstone'owego, czyli na przykład tutaj mamy spełniony pipe empty i tank empty, ale nie mamy spełnionego liquid traversing, więc sygnału redstone'owego właśnie ta bramka nie wysyła. Tutaj mamy na odwrót, czyli jeśli jest spełniony chociaż jeden warunek, czyli engine blue w tym wypadku, to będzie wysyłać właśnie sygnał redstone'a.
Tutaj engine yellow nie jest spełniony, engine green nie jest spełniony i liquid traversing nie jest spełniony, ale jest jeden warunek spełniony, więc wysyła. I dlatego, i właśnie o to wchodzi w tych OR, czyli OR i AND gate. To wszystko zależy od tego, jaki mechanizm chcecie zrobić. No i to by było na tyle chyba, jeśli chodzi o właśnie o lasery i o te bramki logiczne, że tak powiem. Więc na razie trzymajcie się i do następnego odcinka. Mam nadzieję, że